Dzień dobry. Witam na kolejnym koncercie wirtualnym z cyklu Dźwiękowe poranki. Koncercie wirtualnym, czyli takim, który nie zdarza się na żywo. Wy jesteście przed ekranami, ja jestem przed obiektywem kamery. Chciałabym zaprosić Was dzisiaj na wędrówkę z biegiem smyczka. Smyczek to fascynujący przedmiot. Nie jest to instrument, ale jest to nieodłączna część niektórych instrumentów. One bez smyczka nie mogłyby wydać dźwięku. Smyczek składa się z dwóch podstawowych części. Jedna z nich jest to drewniany pręt, a druga włosie, które pochodzi z końskiego ogona. Ja teraz odkręcam śrubkę po to, żeby Wam to pokazać. Zobaczcie. Teraz włos jest luźny, ale dzięki tej śrubce można go naprężyć i wtedy już można używać smyczka, grając nim na instrumentach. Nie wiem, czy zdarzyło Wam się kiedyś iść przed siebie wzdłuż płynącej wody. Może wzdłuż rzeki, może wzdłuż potoku, osiedlowego kanałku, małego strumyczka. My dzisiaj nie będziemy wędrować wzdłuż strumyczka, ale z biegiem smyczka. Tak jak rzeka ma swoje koryto, tak i smyczek porusza się zawsze tym samym szlakiem. Ponad instrumentem, w poprzek strun. Kiedy tak się dzieje, muzyka płynie niczym woda. Posłuchajcie. Zauważyliście, że muzyka, której właśnie słuchaliśmy, płynęła spod trzech smyczków? Może je porównamy. Smyczek pierwszy i smyczek drugi praktycznie niczym się nie różnią. Są tej samej długości i wyglądają bardzo, bardzo podobnie. A smyczek drugi i smyczek trzeci? A ten trzeci też niby podobny, ale jest troszkę krótszy. A instrumenty? Pierwszy instrument i drugi instrument wyglądają właściwie jak bracia bliźniacy. Różnią się takimi drobnymi elementami. A drugi instrument i trzeci instrument, o, tu już różnica jest większa, bo ten trzeci instrument jest dużo większy niż drugi. Gdybym teraz miała nazwać te trzy instrumenty, to powiedziałabym pewnie tak. Skrzypce, skrzypce i większe skrzypce? Grubsze skrzypce? Ja oczywiście żartuję, bo ten instrument ma swoje piękne imię, nazywa się altówka, a wygląda rzeczywiście jak takie dobrze odżywione skrzypce.
Żeby sobie lepiej wyobrazić różnicę pomiędzy skrzypcami i altówką, poproszę teraz, aby panie zagrały muzykę napisaną tylko na te dwa instrumenty. Czy zwróciliście uwagę, że dźwięk altówki jest taki jakby aksamitny, ciepły, że przypomina trochę ludzki głos? Altówka swoim wyglądem bardzo, bardzo przypomina skrzypce, bo ma też szyjkę zakończoną ślimakiem, ma cztery struny. Najlepiej to zauważyć, kiedy spojrzy się na kołki umieszczone w główce ślimaka. Ma też otwory rezonansowe w kształcie litery F, no i ma smyczek. Kiedy gra się smyczkiem na skrzypcach czy na altówce, kiedy on porusza się po strunach, to przypomina może trochę lecącego ptaka poruszającego skrzydłami. Wcale nie zawsze tak musi być. Popatrzcie proszę na inny instrument i na to, jak tam porusza się smyczek. Ten instrument znajduje się przed grającą, oparty jest na nóżce na podłożu, a smyczek porusza się jakby w takiej płaszczyźnie przed naszymi oczami. Możemy sobie wyobrazić, że to łabędź rozpościera swoje skrzydła. Nieprzypadkowo wspominam tu o łabędziu, bo niektórym słuchaczom ten instrument, nazywa się on wiolonczela, kojarzy się właśnie z łabędziem. Dlatego, że ma taką długą szyjkę, jak i łabędź, dlatego, że ta szyjka zakończona jest główką, a sam instrument jest taki szeroki. Kiedy słyszymy wiolonczelę, która gra, to od razu ogarnia nas nastrój spokoju i elegancji. Się trochę rozmarzyłam. Nagle sobie wyobraziłam, że łabędź płynie po tafli spokojnego jeziora. O, pewnie dlatego, że cały czas myślę o wodzie. Wróćmy jednak do wiolonczeli. Czy nie ciekawi was, jak to będzie brzmiało, kiedy jej dźwięk połączy się z dźwiękiem skrzypiec i altówki? Mielibyśmy wtedy muzykę na cztery smyczki. Ja za chwilę poproszę panią wiolonczelistkę, żeby zaczęła grać, żeby zagrała kilka dźwięków. I mam nadzieję, że wtedy pozostałe instrumenty dołączą. Czy możesz zagrać teraz kilka dźwięków, a ja i widzowie będziemy liczyć, przy którym dźwięku coś się zmieni?
Naliczyłam 8 dźwięków, ale nic się nie zmieniło. Mam pomysł. Ponieważ zauważyłam też 8 ruchów smyczkiem, to może teraz będziecie tak jak ja naśladować, że gracie na wiolonczeli, że poruszacie smyczkiem i taki sygnał będzie miał większą moc. I wtedy instrumenty dołączą do tego, co gra do wiolonczela. Może też warto zwrócić uwagę, czy dołączają wszystkie razem, czy może po kolei. Wspaniale. Oto mamy 4 smyczki i 4 instrumenty smyczkowe. Taki zespół, dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela, nazywamy kwartetem smyczkowym. Jeszcze dla lepszego rozróżnienia ról, jakie w takim zespole pełnią skrzypce, mówimy zazwyczaj, że te skrzypce z brzegu to są pierwsze skrzypce, a te skrzypce, które znajdują się w środku grupy, to drugie skrzypce. Ile tutaj mamy możliwości? Może być tak, że na przykład instrumenty grają to samo wszystkie razem. Przyjrzyjcie się proszę, jak się poruszają smyczki, kiedy tak się dzieje. Bywa jednak, że instrumenty działają w podgrupach. Wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że wiolonczela zaprasza do współpracy altówkę. Tutaj też smyczki poruszają się zgodnie. A co się stanie, kiedy do tej grupy dołączą drugie skrzypce, mówiąc: ha, chcę grać z wami, ale ja potrafię grać szybciej, popatrzcie tylko. Wow! Tutaj dźwięki wręcz wyskakują spod skaczącego smyczka. No a teraz co mogą zrobić pierwsze skrzypce? Też na pewno chciałyby należeć do takiej zgranej drużyny. Nie jest tak do końca, bo znowu wyobraźcie sobie proszę, że pierwsze skrzypce zadzierają trochę nos do góry. Chcą być takie trochę inne, może trochę lepsze, piękniejsze. Chcą, żeby każdy zwracał na nie uwagę. W związku z tym proponują taką własną melodię. Bardzo ładna melodia. Od razu zaczynamy słuchać tej melodii i przestajemy zwracać uwagę, co się dzieje w wiolonczeli, altówce i drugich skrzypcach. Całość jest jednak bardzo harmonijna i wydaje się, że te instrumenty dobrze się razem czują. No, nic dziwnego, że to
dobrze brzmiąca muzyka. Napisał ją bowiem Wolfgang Amadeusz Mozart, prawdziwy geniusz muzyczny żyjący 250 lat temu. Posłuchajcie proszę początku utworu, który ma tytuł Eine kleine Nachtmusik. Kleine Nachtmusik. To brzmi prawie jak muzyczne zaklęcie. Żartuję oczywiście, bo jest to tytuł utworu w języku niemieckim, ale mój żart miał w sobie troszkę prawdy, bo Nachtmusik, nocna muzyka, potrafi być magiczna. Wyobraźcie sobie letnią, ciepłą noc. Instrumenty grające pod osłoną granatowego nieba. No dobrze. A co, jeśli zacznie padać deszcz?
Jeśli zacznie padać deszcz, to zawsze można schronić się pod baldachimem albo pod parasolem. Dźwięki, które przed chwilą słyszeliście, przypominały kropelki wody uderzające o szybę. Ale czy zauważyliście, że te dźwięki były grane bez użycia smyczka? Smyczki nagle przestały być potrzebne, a panie grały pizzicato, czyli szarpały struny palcami. Nazwa pizzicato trochę brzmi podobnie jak pizza. I to wcale nie przypadkowo, ponieważ pizza i pizzicato pochodzą od tego samego włoskiego czasownika pizzicare, który oznacza szarpać, szczypać. Czasami od pizzy odszczypujemy taki trójkątny kawałek. I czasami w muzyce grający szarpią struny palcami, czyli grają pizzicato. A może cały kwartet smyczkowy zagra teraz pizzicato? I niech to będzie utwór w tanecznym rytmie. Polka pizzicato. Zawsze dobrze wiedzieć, że jeśli skrzypaczka, altowiolistka albo wiolonczelistka zapomną smyczka, to i tak mogą dać koncert. Teraz jednak smyczki w ruch. Niech zabrzmi znów muzyka grana smyczkiem, ale pozostańmy w takim tanecznym charakterze, więc może poproszę panie o taniec węgierski. A wy proszę zwróćcie uwagę, kiedy tutaj smyczki ślizgają się po strunach, a kiedy po nich skaczą.
Na zakończenie jeszcze jeden utwór w zdecydowanym rytmie. Będzie to marsz. Wyobraźcie sobie teraz, że w dobrych humorach, z uśmiechem wracamy już z wędrówki z biegiem smyczka. Domyślacie się pewnie, że w marszu smyczki będą musiały poruszać się bardzo równo, tak jakby były to nogi maszerujących. Poczekajcie. Chciałabym zaprosić do wspólnego maszerowania wszystkich naszych widzów. Możecie dłońmi uderzać o nogi w rytmie kroków, albo jak poczujecie, że jest wam szczególnie wesoło, możecie po prostu klaskać. Bardzo wam dziękuję za wspólną wędrówkę po świecie muzyki napisanej na instrumenty smyczkowe. Dużo się dowiedzieliśmy o instrumentach kwartetu smyczkowego. Wiemy, że smyczki mogą poruszać się wolno albo szybko, że mogą poruszać się wszystkie razem albo działać w podgrupach, że czasami się ślizgają po strunach, czasami po nich skaczą, a czasami w ogóle znikają i wtedy muzycy grają pizzicato, czyli szarpią struny palcami. Dla powtórki nazw instrumentów proponuję taką piosenkę. To są skrzypce, to są skrzypce. Kto je zna, kto je zna? Tamta to altówka, a ta wiolonczela. Ten, kto gra, smyczek ma. To są skrzypce, no bo mamy dwoje skrzypiec. Kto je zna? No kto z was je zna? Już teraz chyba każdy. Tamta to altówka, czyli te jakby większe skrzypce. A ta, która się opiera na jednej nóżce, wiolonczela. Ten, kto gra, smyczek ma, bo są to instrumenty smyczkowe. Taki jest tekst piosenki, a melodię na pewno rozpoznaliście, bo przecież to jest melodia kanonu Panie Janie. Będzie więc łatwo zaśpiewać tekst. Jeszcze raz przypomnijmy sobie wspólnie. To są skrzypce, to są skrzypce. Kto je zna? Kto je zna? Tamta to altówka, a ta wiolonczela. Ten, kto gra,
smyczek ma. To zaśpiewamy teraz razem, a ja poproszę kwartet smyczkowy, żeby nam zaakompaniował, grając melodię w kanonie. To są skrzypce, to są skrzypce. Kto je zna? Kto je zna? Tamta to haltówka, a ta wiolonczela. Ten, kto gra, smyczek ma. I jeszcze raz. To są skrzypce, to są skrzypce. Kto je zna? Kto je zna? Tamta to haltówka, a tam wiolonczela. Ten, kto gra, smyczek ma. Posłuchajmy, jak grają teraz. Jeszcze raz. To są skrzypce, to są skrzypce. Kto je zna? Kto je zna? Tamta to haltówka, a ta wiolonczela. Ten, kto gra, smyczek ma. Na instrumentach kwartetu smyczkowego grały dzisiaj dla Was Magdalena Krzyżanowska, Agnieszka Gustarnowska, Małgorzata Szczepańska i Krystyna Wiśniewska. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, za wspólną wędrówkę z biegiem smyczka i mówię do zobaczenia.